Dzień dobry, niedziela 8:20 i trening. Trening oczywiście krajoznawczo-treningowy. Chcę Was zabrać w niezwykle piękne miejsce, bardzo ukryte. Myślę, że nie jedna osoba nie słyszała o tym. Dostać się tam można różnymi stronami, na przykład mostem Łazienkowskim, albo mostem Poniatowskim, albo jakim tylko chcecie. No z Pragi południe to mam wybór most Łazienkowski, ale on jest w lekkiej przebudowie, więc wybieram most na przykład Poniatowski na dół, na bulwary i później w lewo do portu Czerniakowskiego. Kilometrów trudno powiedzieć ile wyjdzie, bo właśnie zależy którą stroną pobiegniecie. Ja myślę, że no z 15 może wyjść tą drogą, co ja pobiegnę. Dużo, niedużo. Wczoraj pobiegłem na 19, więc dzisiaj jeszcze te 15 to może być sporo, ale biegniemy powolutku. Nigdzie się nie śpieszy. Jeszcze jest chłodno, ale tu jeszcze, bo niedługo ma być nawet 32 stopnie. Zawody. No właśnie, kiedy najbliższe zawody? Bo troszeczkę od piątka minęło czasu. Mamy prawie już wrzesień. A zawody najbliższe? Praska piątka. Praska piątka jest biegiem dodatkowym w ramach półmaratonu praskiego. Półmaraton praski biegłem 2 razy. Tym razem chcę przebiec się na piąteczkę, bo nigdy na piąteczkę nie biegałem. Tak naprawdę można by pobiec piątkę i półmaraton, bo starty są tak zrobione, że spokojnie da radę to zrobić. No ja nie chcę zrobić takiego patentu, bo no najbliższe tygodnie to będą biegania najróżniejsze. Będzie w Gnieźnie, będzie maraton warszawski, będzie Biegnij Warszawo, będzie półmaraton w Krakowie. Może w międzyczasie jeszcze coś się trafi, więc ta piąteczka to będzie akurat. Czy ją przebiegnę szybko? Trudno powiedzieć, bo wakacje mają to do siebie, że troszkę luzujemy z dietą. Więc mam 2 tygodnie, żeby prędkości nabrać. No i plan w tygodniu, który staram się realizować, to interwały. Bo jednak te przygotowania do ultra to były całkiem inne niż przygotowywania się do szybkiego biegania. Jak dobrze wiecie, ja nie przepadam za szybkim biegiem. Wolę przebiec setkę na spokojnie. Znaczy przebiec, to może za dużo powiedziane, bo przebiec to ja przebiegam piątkę. Natomiast setkę to jest od A do B. Przeplatane z szybkim chodzeniem, z odpoczywaniem na punktach, no i z biegiem. Na zawody, jak będzie tak ciepło, to będę bez czapki biegać. Natomiast filmować i tak będę filmował. Mam inny patent. Wczoraj pobiegłem bez czapki, no i zdecydowanie lepiej. Jednak czapka z daszkiem w taki upał to ma plusy i minusy. Wiadomo, ochroni przed słońcem, ale z drugiej strony nie odprowadza potu, więc no masakra jest. Lepiej może jakąś chustę po prostu wielofunkcyjną sobie na głowę wziąć, niż w czapce się męczyć. Co do diety, to oczywiście trzymam się.
ale tak jak wspomniałem, wakacje są od tego, żeby troszkę tam poluzować, bo przecież ile można się trzymać restrykcyjnie. Oczywiście koniec wakacji, więc wracam, bo jakby się tak nie trzymać, to naprawdę mogłoby się to źle skończyć. Od razu kilogramy czuć. To nie ma tak, że się przytyje i to nie ma żadnych skutków ubocznych. Oczywiście ma. Co do półmaratonów, które będę biec, to chyba normalnie bym nie biegł. Nie jechałbym tam. Znalazłbym coś bliżej. Na przykład jest bieg Łosia w tym samym terminie co Kraków. No, coś by było na pewno innego. Pewnie w terenie. Natomiast te dwa biegi muszę zrobić. A to dlatego, że rozpocząłem cykl do korony półmaratonów polskich. A jak już zacząłem, no to skończę. Tak naprawdę to pewnie raz w życiu zrobię tą koronę. No, zrobię 5 zawodów. 5 jest minimum. Tak naprawdę można by wszystkie zrobić. Tam bodajże chyba 10 czy 12 jest lokalizacji. No ale jak ma się tyle biegania co ja i innych zawodów, no to nie ma opcji. Trzeba by się skupić tylko na tych półmaratonach. Więc Gniezno dosyć daleko od Warszawy. No i później Kraków. Jak trzeba, to trzeba. Będę miał do kolekcji koronę maratonów polskich i koronę półmaratonów polskich. Niby nic, a cieszy. Fajnie, że biegając dostajemy medale. No i później można dostać, ale nie tak za friko. Bo ta korona półmaratonów to kosztuje trochę. No dla mnie cena to jest przesadzona, bo podejrzewam, że 108 czy 118 zł za kawałek blachy. No to jest gruba przesada. Za koronę maratonów płaciłem zdecydowanie mniej. Bodajże 35 zł. Jeszcze powiem wam odnośnie diety, bo mogą być jakieś pytania. Nie, to nie jest dieta pudełkowa. Robię ją, przygotowuję sam. Dietetyk mi rozpisał gramaturę produktową. Czyli na przykład wiem, ile mam wziąć do danego posiłku makaronu, czy tam ryżu, czy jakichś innych węglowodanów. Wiem, ile mam gram wziąć białka do posiłku, czyli na przykład piersi z kurczaka. To stanowi jakby mój posiłek. No i wiadomo, że jakieś tam warzywa czy inne. I robię to w 100% sam. No chyba, że jakiś tam serek wiejski, no to jego to już nie robię. Ale też wiem gramaturowo jak. Jem normalnie pieczywo ciemne, pieczywo jasne. Wszystko na co mam ochotę. Jedynie co, to mleka nie piję, ale to przez laktozę i nie lubię. No i słodycze out. A tak to wszystko, normalnie białe pieczywo jem. Coś może powiedzieć, że a, bo to białe pieczywo tłuczy, ziemniaki tłuczą. No nie. Jak się odpowiednią ilość zje, to nie tłuczą. Powiem wam, że ja kiedyś ważyłem blisko 90 kg. I na tej diecie zrzuciłem około 18-20 kg. Tak.
dawno temu, tyle zrzuciłem i do tej pory to utrzymuję. Więc dieta to jest podstawa, a wtedy absolutnie nic nie biegałem. Można powiedzieć, że leżałem, a dieta sprawiła, że schudłem. Jesteśmy na moście Poniatowskim, na dole plaża, bardzo fajne miejsce, ogromny teren. Tu zaraz będą tłumy. Tłumy, które będą się opalać, tłumy, które będą grillować. Pełen relaks. A pogoda będzie świetna. 32 stopnie. No to tylko chyba się opalać. Natomiast nie lubię tędy biegać. Jest bardzo wąsko. Już wam mówiłem, ale się powtórzę. Wypadki tutaj były. Nawet wiem o jednej osobie. Nie wiem, czy więcej było. Jedna zginęła. I od tamtego momentu postawili fotoradary 50. Kierowcy mogą jeździć. No bez fotoradarów możecie sobie wyobrazić, co się działo. Ja jak mogę, to omijam ten most biegowo. Choć to po nim pewnie chodzę. No ale czasami trzeba jakiś inny most wybrać. Bo ile można tym świętokrzyskim. Po prostu się wreszcie znudzi. A to mnie ciekawi. Ta wyspa. Jak ona w ogóle powstała? Bo ona tak stopniowo się pojawiała. Patrz, się pojawiła ogromna. No ale dobra. Widzicie, jak blisko? Strasznie niebezpiecznie. Zbiegamy. Zbiegamy. No dużo jest osób biegających. Wczoraj byłem wcześniej. Tu jeszcze było więcej. Biegłem tam do Gdańskiego. Ale dobra. Nasz cel to jest tam. Tam jest Łazienkowski. Tam będzie port Czerniakowski. I na końcu portu Czerniakowskiego będą te biofiltry. Ukryte, mam nadzieję, że w takich delikatnych zaroślach będzie można chodzić. Szczerze, zawsze przebiegałem koło tych biofiltrów. Nigdy na nie nie wchodziłem. No i jak się dostać tam? Sprawa może być nieoczywista. Trzeba tutaj, w tą dziurę, wbiec. Jakbyście chcieli na Wisłostradę, ale po drugą stronę, to tam. Tam na końcu. Natomiast my prosto biegniemy. Będzie kładka i kładką w lewo albo w prawo, no teraz w lewo albo w prawo remontują i jesteście na bulwarach. No niestety musiałem się przystanąć i wam pokazać, bo trochę jest mi przykro i smutno z takiego widoku. Widzicie? Służby będą to sprzątać, ale no niestety. O, widzicie, trochę jest syfu po tak zwanym weekendzie nocnym. Jesteśmy pod Poniatowskim. No a Poniatowski jest pod ochroną, więc nic tam nie można rozszerzyć, poszerzyć i tak dalej, żeby trochę więcej było komfortu dla pieszych rowerzystów czy biegających. Niestety, może kiedyś to się potrafi, by poprawi, ale póki co nie. Natomiast widzę, że służby porządkowe ogarnęły ten syf wieczorny. To jest na plus, super. Bulwary. Ta strona nie jest zmodernizowana. Mamy nadal taki stary beton. Natomiast dużo jest ogródków. Siłownia plenerowa. Gdzieś tam widziałem, że w planach jest modernizacja też tego, żeby jakoś zagospodarować, zmodernizować. Co do biegania szybkiego, to zobaczcie, 2 dni z rzędu, a w zeszłym tygodniu nawet 3, jestem w stanie pokonać duże dystanse, ale żeby pobiec tak w 4:30 tempie,
to nie wiem, czy bym teraz przebiegł piątkę, więc mam tą wytrzymałość w mięśniach, że spokojnie mogę daleki dystans pobiec albo bardzo często, ale prędkości no niestety. Może też to jest jakaś tam predyspozycja organizmu. Nie każdy pobiegnie szybko, a nie każdy pobiegnie setkę. A tam macie pomnik chwała saperom. Można go oglądać z trzech stron. No najlepiej to łódką popłynąć i z jednej, drugiej, trzeciej strony zobaczyć. Port Czerniakowski. No, stan wody jest bardzo niski. Bo widać w zasadzie dno. Mega niski jest. No nie wiem, czy teraz mogłoby coś tutaj wpłynąć i wypłynąć. A tutaj macie łódeczki. Śluza jest. My tak myślę, zejdziemy sobie i pobiegniemy tam na dole i o, tam daleko jest właśnie biofiltr, ale tym stanem wody to jestem w szoku, jak niski jest. Mnóstwo ludzi biegają, jeżdżą na rowerach. No zaraz będzie 32 stopnie, więc każdy chce zdążyć z aktywnościami z samego rana. Mi te 32, powiem szczerze, że nie przeszkadza. Już tak się zahartowałem. No rok temu. No, tydzień temu. 3 dni z rzędu biegałem w mega upale. I tak naprawdę nic się wielkiego mi nie stało. Oprócz opalenizny. O, możemy sobie łódeczki podziwiać. Nie było żadnej informacji, że nie można tutaj zejść i pochodzić czy pobiegać, więc uznaję, że można. Byle tam na dół chyba nie schodzić. Jakiś czas temu ten port przeszedł też remont. Inaczej to wyglądało. Zdjęć nie mam. Z ciekawostek to tam dalej też jest w ogóle sauna. Sauna płatna i sauna bezpłatna. Można sobie zarezerwować. Fajny klimacik jest, jak na przykład jest śnieg, bo ta sauna jest na barce. I wyobraźcie sobie, jesteście w saunie, mega ciepło, macie szybę, a na zewnątrz śnieg pada. Byłem w takiej sytuacji tam. No niesamowite wrażenie. Jest bezpłatna, jedynie co, to trzeba kaucję 2 dyszki wpłacić. Później ta kaucja jest oczywiście wypłacana. Jest to dobry patent, bo odstrasza ludzi, którzy są niezdecydowani. No bo 2 dyszki przepadną, jak ktoś nie przyjdzie. O, oczywiście zegarka nie włączyłem. Trzeba będzie dobiec. Tak. No, nie byłem tak tutaj na dole. Najróżniejsze są. W ogóle w realizacji gdzieś, nie wiem w którym miejscu, tam troszkę może dalej, będzie kładka. No bo w tym momencie nie można przeskoczyć. No nie przeskoczymy Wisły, więc robią kładkę wreszcie, żeby można było pokonać te brzegi, bo jest bez sensu zrobione. Zjeżdżacie tam rowerem czy piechotą, czy no nie wiem, biegiem i musicie albo w tamtą stronę dookoła, albo w tamtą stronę dookoła. No najłatwiejszym rozwiązaniem to jest tak w tą stronę, nie? Więc nie wiem, dlaczego nie pociągnęli tej kładki tutaj dalej. Okej, prosto nie da się. A dlaczego nie da się? To wydaje mi się, że już właśnie tam kładkę tą powoli robią. Więc wchodzimy
Ale tutaj cieniutkie te schody są. Prawie że bokiem trzeba wchodzić. Jesteśmy koło mostu Łazienkowskiego. No i biegniemy. Tak. Widzicie? Będzie podejść pod... Biegniemy już. Tu będzie kładka. Super. Tu będzie kładka. Przegenialnie, cieszę się. Nie trzeba będzie dookoła drałować. Praktycznie jesteśmy u celu. Pokażę wam. Tam jest ta sauna. Tam jest ta sauna. O, nawet napisane sauna Wisła. My jeszcze dalej. Na samiuśki. Koniec. Koniec końca. Ile wyszło? No 6,5 km. To tak jak mówiłem, że 7 wyjdzie. Ale tutaj ogromne te barki. No ta to jest przeogromna. Ta drewniana. No ta to wydaje mi się, że taka na 100% już mieszkalna. Tak, ktoś sobie mieszka. O, no nie wiem, jakby ta była mieszkalna. U, a ta jaka lustrzana. Ta też inna. Każda to w ogóle kompletnie różna od siebie. No i jesteśmy. To są te biofiltry. Tutaj kanał Czerniakowski się łączy z kanałem Piaseczyńskim. Tam są kładeczki. Można na nie wejść. Zaraz spróbujemy. No i tam jest woda. Oczywiście stan jest bardzo niski, więc podejrzewam, że minimalnie tej wody jest. Ale fajnie to zrobione jest. No i powiedzcie, kto o tym miejscu wiedział ręka do góry? O, jakiś szum. Czyli jest woda normalnie. Ale ładnie, aż okulary zdejmę. I cała ta woda filtruje się w tym naturalnym ekosystemie. No super. To mi się podoba, jak zrobili. Nie jest tam jakiś beton wylany, tylko no takie uformowanie kamieni w kształt właśnie betonu. To mi się podoba. Okej. Da się wejść. Są kładeczki. Jak widzicie, jest to zarośnięte naturalnie. Woda sobie widać, że płynie. Kamerka mi padła. Kamerka mi padła, a to dlatego, że raz nie odcisnąłem jej. No, zagadałem się i jej nie odcisnąłem i padła. Na szczęście jest telefon. Idziemy dalej zobaczyć. Co tu jest napisane? Niebezpieczeństwo upadku i utonięcia. Śliskie nawierzchnie pomostów. Zakaz wchodzenia na umocnienia kamienne. No dobrze. Posłucham się. Wierzę, że można się poślizgnąć. Chodźmy sobie tak zobaczyć po prostu,
może nie wchodząc jakoś daleko, bo jednak trochę się gdzieś tam obawiam tych kładek, bo nie wiem, no niby są mocno widać, że są mocno zrobione, zbudowane, ale ja się nie odważę tam wejść. Może jak ktoś był, to powiedzcie, czy tam bezpiecznie można wejść dalej. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Taki naturalny filtr. Tu nawet jest zapach taki, nie jak to taka woda, wiecie, mułowa, zgnita, jak można poczuć przy bulwarach tam dalej. Tutaj czuć wodą taką czystą, czuć rośliny, czuć po prostu świeżość, że rzeczywiście ta natura tutaj daje radę i to wszystko sobie oczyszcza. My wyjdziemy jeszcze z drugiej strony, z góry popatrzymy, jak to wygląda. Pięknie mi się to podoba. Takie mikrofiltry nasze, lokalne. Fajny patent. Ktoś na to miał. No zobaczcie. Czy będąc tam na górze, bo tam jest droga, powiedzielibyście, że to jest coś tak cudownego, że tutaj są mikrofiltry. Znaczy mikrofiltry. Jeden wielki filtr tak naprawdę, składający się z całego obiegu wody. Miałem kiedyś akwarium, więc wiem, co to znaczy dobra filtracja. A tam, gdzie woda wychodziła, była czyściutka i nic nie śmierdziało. Więc to musi spełniać naprawdę, powiedziałbym, rygorystyczne normy jakościowe. Aktywności widzę, że się dzieją. Tam grają na kajakach jakby w piłkę. Ktoś sobie tutaj pływa. Tam sobie też ktoś pływa. Jednocześnie, nie wiem, ćwiczenia, czy po prostu yoga. No, chcę się tam przebiec i od drugiej strony zobaczyć ten filtr. Szumi woda. Stąd właśnie woda wypływa filtrowana. No, jestem pod wrażeniem, bo dosyć długo miałem akwaria różnego rodzaju, i słodkie, i morskie, i wiem, co to znaczy dobra filtracja. Zakręcamy i będziemy wracać. O, a stąd widać, jak woda sobie płynie. Przefiltrowana. I tu pod nami, o, na dół. I zobaczcie, jaka czyściutka. Normalnie jak górski potok. Jestem zachwycony. Przybądźcie tutaj, o tak wam powiem. Po prostu to trzeba zobaczyć. Piękna sprawa w środku Warszawy. Ja jestem zachwycony. No chyba słychać. 100% dzikie. Nic tutaj nikt nie ingeruje. Tak jest dzikie, że aż się boję wejść na te deski. Czy tam coś się nie wydarzy? Pewnie nie. Ale jak ktoś tam był, to powiedzcie, czy normalnie da się wejść. No dobrze. Ja się będę z wami żegnać. Ile? 7 km. Oczywiście zegarka nie wyłączyłem. Beznadziejny jakiś czas mi wyjdzie, ale trudno. Za mną ostatnie ujęcie na biofilt w porcie czerniakowskim. Zachęcam, zapraszam. Piękna sprawa. Na razie, hejka.